ten tydzień, w sobotę się zaczyna. Właśnie. A teraz rozmawiamy o najnowszym numerze Repliki. Śpiewała dla nas przed chwilą Beata Kozidrak. To jest jej najnowszy hit Niebiesko-Zielone. Beata Kozidrak dlatego, że po pierwsze bohaterowie okładkowi Repliki Dawid Mycek i Jakub Kwieciński zrobili teledysk właśnie do tej piosenki. Tak. A po drugie dlatego, że Beatę spotkał homofobiczny hejt po tym, jak udostępniła ten teledysk. Tak. A po trzecie możemy jeszcze powiedzieć, że nowa płyta Beaty Kozidrak jest wielkim sukcesem. Przyznanie, Beata będzie odbierała z Botą płytę za ten album 15 lutego na koncercie w Teatrze Roma w Warszawie. Tak. A na okładce Repliki obok Kuby i Dawida są także Charlotte, Drag Queens Charlotte i Aldona, Relax. I mówiliśmy też o tych wywiadach, które są w środku i o takim właśnie próbie połączenia tych tak zwanych zwyczajnych gejów właśnie z tymi drag queenkami i zasypaniu jakiegoś takiego podziału. Tak jest. Chcemy pokazać tą okładką, że między tymi tak zwanymi zwyczajnymi gejami, a między tymi tak zwanymi niezwyczajnymi, czyli przegiętymi, takimi jak drag queens, nie musi być żadnej wojny, żadnej niechęci. Tak, powinna być sympatia i wspólna walka. Właśnie. O sprawę. Właśnie. A do tego jeszcze mogę dodać, że oprócz tego, że oni mówią o tym hejcie, ale też trochę i o pozytywnych emocjach. Oczywiście, po prostu mówią w ogóle o swoim życiu, o dochodzeniu, o odkrywaniu homoseksualizmu, o coming out'cie. To wszystko jest oczywiście w wywiadach. Na przykład też Dawid i Kuba opowiadają o tym, jak się poznali 7 lat temu. I zakochali. Zakochali, a w tym roku biorą ślub. Tak, biorą ślub i obiecali, że będzie ślub biorą niestety nie w Polsce, tylko w Portugalii, ale wesele... Dlaczego? To po prostu w Polsce jest niemożliwe. Tak. Tak, to nie jest mam nadzieję, że naszym słuchaczom już nie trzeba tłumaczyć, ale może. W każdym razie ślub nie w Polsce, tylko w Portugalii, a wesele w Polsce ma być, w Sandomierzu. Tak. A zanim przejdziemy do innych tekstów, wywiadów z najnowszej Repliki, to jeszcze musimy jednak dwa słowa powiedzieć o samej Replice, ponieważ wyjaśnić, co to w ogóle jest, ponieważ być może są tutaj nowi słuchacze i słuchaczki, którzy nie wiedzą, czym jest Replika, więc chyba takie krótkie wyjaśnienie się należy. To jest papierowy, jedyny w tej chwili magazyn LGBT. Dwumiesięcznik. Który się ukazuje już od 2005 roku. Tak. I można Replikę dostać za darmo w jednym z klubów LGBT. W niektórych klubach w całej Polsce. Właśnie. Dokładnie to w 8 miastach w tej chwili jesteśmy, ale w tych największych miastach Polski są kluby, gdzie Replika jest dostępna, a oprócz tego Replikę można zdobyć w prenumeracie. Tak. Wystarczy zajrzeć na stronę internetową replika-online.pl. A poza tym... Jak to się nazywa teraz fajnie? Fanpage, tak? Fanpage. Ale też oczywiście Replikę rozdajemy tutaj w audycji Lepiej Później Niż Wcale, więc to jest też jeden ze sposobów. Mariusz jest redaktorem naczelnym Repliki, więc zawsze o to dba i ta Replika tutaj także jest dostępna dla Państwa. Specjalnie urządzamy konkursy. No ja mam nadzieję, że jak ktoś jest wiernym słuchaczem naszej audycji, to też jest czytelnikiem Repliki. Na pewno wie o Replice i zdaje sobie sprawę z jej istnienia, przynajmniej to już jest taki program minimum. To teraz przejdźmy do drugiego ważnego tekstu w tym numerze. Tak, znaczy tych tekstów ważnych jest dużo, ale... Drugiego ważnego, w sensie pierwszy po okładkowym. Tak. No, to który masz na myśli? Agata Kowalska. Ach, no właśnie, tutaj to jest wyjątkowy wywiad, proszę Państwa, ponieważ jest to osoba no, nieodłącznie związana z tym radiem, na pewno znają Państwo jej głos i Agata w bardzo ciekawym wywiadzie opowiada o sobie i opowiada o tym, jak to jest być lesbijką, dziennikarką, właśnie pracownicą Radia Tok FM i opowiada o tym, że trochę przegapiła ten moment coming outu na antenie. To znaczy, że zrobiła go tyle razy, że być może przeszedł niezauważone, tak? Znaczy tak, ale zrobiła go po prostu jakby tak subtelnie, że na przykład gdzieś tam napomknęła moja dziewczyna, albo powiedziała, że należy też do społeczności LGBT, no ale w każdym razie ma wrażenie, tak mówię w tym wywiadzie, że być może
no, nie zostało to do końca zauważone i na pewno wielu słuchaczy o tym, że audycję prowadzi lesbijka, po prostu nie wie. Oczywiście nie musi wiedzieć. Oczywiście nie musi. Ale ja chciałem jeszcze podkreślić, że Agata jest osobą, która dosyć mocno zachęca znane osoby publiczne do tego, żeby wychodziły z szafy. Że, w tym wywiadzie. W tym wywiadzie, tak, tak. Że mówi jasno, że to takie coming outy publiczne są niemalże powinnością, bo po prostu są w stanie zmienić społeczne postrzeganie spraw LGBT. Szczególny nacisk, moim zdaniem, bardzo słusznie kładzie na coming outy lesbijek, których jest dużo mniej niż coming outów gejów. I w ogóle widoczność lesbijek jest dużo mniejsza i też w związku z tym tutaj ten każdy coming out jest bardzo ważny i cenny, jakby i tym cenniejszy. Agata wraca tutaj jeszcze do listu, takiego listu otwartego, którego inicjatorem był Robert Rient. To było przy okazji ostatniej, czyli poprzedniej Parady Równości. I jeszcze raz jakby tłumaczy motywy, które stały za tym listem i jak sama podkreśla, ona nawet by ostrzej sformułowała ten postulat właśnie wychodzenia z szafy dla osób publicznych. Mi się bardzo podoba, jak Agata mówi, brakuje mi znanych polskich lesbijek, które można by podziwiać, można by poprosić autograf. Chciałabym, żeby mnie reprezentowały i co jakiś czas powiedziały ja jako lesbijka. I wydaje mi się, że to są słowa, które przynajmniej w takiej opinii, jak ja śledzę środowisko LGBT, są dosyć nietypowe, powiedzmy, bo bardzo często zdarza się, że ludzie z naszej społeczności, geje, lesbijki mówią, ja nie chcę się etykietkować, ja nie chcę, żeby ludzie mnie postrzegali wyłącznie jako geja, wyłącznie jako lesbijkę. Tymczasem Agata mówi właśnie, że ona by chciała, żeby przynajmniej raz na jakiś czas ktoś powiedział coś w imieniu właśnie tej seksualnej mniejszości. Tak, i jakby był też takim głosem albo głosami, czyli osobą, która jednocześnie z jakiegoś innego powodu się wypowiada publicznie, ale czasami właśnie się wypowiada na przykład jako lesbijka i mówi, co to znaczy, mówi, z czym to się wiąże, albo może, bo wiadomo, że te drogi są różne, ale życiowe są różne, ale że to jest po prostu bardzo, bardzo ważne, żeby takie osoby istniały, a tak naprawdę to jest właśnie o tyle przykre, że w Polsce, jeśli chodzi o kobiety, to właściwie takich przykładów nie mamy. Nie mamy wielkich gwiazd, kobiet absolutnie rozpoznawalnych. Nie mamy polska lesbijka, nie ma twarzy. Polski gej ma twarz. Różne twarze. Ma kilka twarzy. Ma twarz. Roberta Biedronia, ma twarz Michała Piruga, Tomasza Raczka. Jacka Poniedziałka. Co najmniej kilka tych twarzy. Natomiast polska lesbijka niestety nie ma twarzy, a powinna mieć. Albo gdzieś tam tych twarzy też jest, ale jakby one są ciągle jeszcze mniej rozpoznawalne, mniej znane. Agaty nam się chyba wypromować nie uda jako osoby, która pracuje w radiu. Tak, to znaczy... była znaną twarzą. Znaczy, on na pewno jest też znana i tutaj akurat w tej audycji nie trzeba jej przedstawiać i w tym radiu nie trzeba jej przedstawiać, natomiast chodziłoby też właśnie o takie gwiazdy, no na przykład znane powszechnie publiczność na przykład z telewizji, bo też zupełnie inną siłę ma wizerunek. Osobę, którą się po prostu zna z twarzy. Potrzeba nam polskiej Ellen DeGeneres, czyli takiej właśnie lesbijki, którą zna cała Ameryka i w związku z tym jeszcze też pół świata poza Ameryką. I mało tego jeszcze, a ogromna część tej Ameryki ją po prostu uwielbia i kocha i ogląda jej programy, ale dopóki nie mamy polskiej Ellen DeGeneres w naszej telewizji, no to zapraszamy codziennie do Radia Tok FM na popołudniowe audycje Agaty Kowalskiej. Właśnie. Mi się jeszcze strasznie podoba, jak Agata mówi, uwielbiam w sobie to, że pociągają mnie kobiety. Tak. To jest fantastyczne i to jest też rzadkość, wielka rzadkość. Po prostu ja nie znam geja, który by taką rzecz powiedział, ani lesbijki publicznie. A, publicznie. Żeby oni powiedzieli, tak, to jest fantastyczne.
To jest coś, co mnie odróżnia od reszty. Tak, to jest właśnie tak. to co i to mnie broń wyróżnia. Boże, nie chcemy przez to powiedzieć, że heteroseksualizm jest gorszy. Czymkolwiek gorszy. Być w hetero też jest pewnie fantastycznie, ale właśnie powiedzieć to jest bardzo ożywcze. Tak, naprawdę, być gejem jest super. I lesbijką też. Tak. Dobrze. Więc polecamy Agatę Kowalską, jej program i wywiad z nią w Replice. Mamy też relację Marcina Zierżanowskiego z pobytu w Polsce siostry Janine Gramik. Tak. To jest katolicka zakonnica amerykańska. Czemu się śmiejesz? Bo nie wiem, czy pamiętasz, że jej wizytę tutaj Paweł Dobrowolski zapowiadał w tak, naszej audycji. Rzeczywiście. W naszej audycji tutaj właśnie w Lepiej Późno niż Wcale. I teraz relacje z tego pobytu, a także w ogóle całą drogę siostry Gramik Marcin Dzierżanowski opisuje w Replice. I znów cytat krótki. No jak na w ogóle fajny, a jak na katolicką zakonnicę, to już w ogóle totalna rewolucja. W Polsce niewyobrażalne. Niewyobrażalne. Otóż siostra Gramik powiedziała, powtarzanie, że orientacja homoseksualna nie jest grzechem, ale czyny już tak, nie ma sensu. To tak jakby mówić ptakom, że nie mogą latać. Ta metafora wydaje mi się bardzo fajna i ona w celny sposób krytykuje to, w jaki sposób traktuje osoby homoseksualne katechizm Kościoła katolickiego. Tak, a jednocześnie wspaniałe jest, że siostra Gramik namawia do coming outów i jakby ma świadomość, jak one są ważne. Tak, i jak mogą, ona nawet no, ma takie właśnie podejście no, bardzo idealistyczne, że po prostu mogą zmieniać świat. Ja też to wierzę, ale to jest trudne bardzo, ale oczywiście możliwe. Ja też to wierzę. Zarówno na takim malusieńkim poziomie, że zmienić świat, czyli zmienić na przykład swój świat dookoła, ale również świat globalnie. Przecież jeśli ona mówi, że dowiedziała się o tym, że w rodzinie byłego tak. papieża Benedykta XVI jest osoba homoseksualna, która nigdy tego papieżowi nie wyjawiła, no to gdyby to wyjawiła, to właśnie. Być może zmieniłaby historię Kościoła katolickiego, a przynajmniej podejścia Kościoła katolickiego do osób LGBT. To rzeczywiście wielka sprawa, która się nie wydarzyła. Niestety się nie wydarzyło, ale ciągle wierzymy, że się w końcu wydarzy. Przy okazji śmierci George'a Michaela, o której też piszemy w Replice, zrobiliśmy takie zestawienie o śpiewających coming outach, czyli o tym, kto w muzycznym show biznesie się ujawnił jako osoba homo, czy bi, czy transseksualna i kiedy. Tak. Myślę, że powinniśmy kiedyś, Krzyk, zrobić muzyczną audycję i troszkę o tym porozmawiać więcej. Tak. Ja tutaj, to jest taki zestaw z takimi główkami tych osób, które się właśnie na różnych etapach ujawniały, czyli wychodziły z szafy i muszę powiedzieć, że to jest chyba zrobione dla takiego pokrzepienia serc, bo rzeczywiście dopiero w takim zestawieniu widać, jak tych piosenkarskich coming outów było już dużo. Trochę było, właśnie. A powiem ci jaką jeszcze drogę od Dusty Springfield, która tu jest pierwsza, jaką tak. drogę naprawdę żeśmy przeszli i szczególnie jak właśnie w ostatnich latach tych osób wyautowanych już jest naprawdę coraz więcej i nawet jeżeli nie wszystkie te nazwiska czy imiona są znane, no to niektóre są rozpoznawalne. Tak. Jeszcze ci muszę powiedzieć, że to jest fantastyczne, jaką wiedzę mają czytelnicy Repliki, ponieważ na fanpage'u na Facebooku, jak opublikowaliśmy to zestawienie, to posypały się komentarze z nowymi nazwiskami. Wspaniale, wspaniale. I to jest rzeczywiście pokrzepiające. Że nie, no to też powiedzmy, że to oczywiście nie jest wszystko tak, to w ogóle jest niemożliwe. To jest wybór, tylko ale wybór, taki wybór porządny, no bo 50 nazwisk. Ale też wybór, no rozumiem, osób no, najbardziej rozpoznawalnych, no bo przecież tak. też wiadomo, że są różne nisze i różne typy muzyczne, różne gatunki. Absolutnie wszystkiego objąć jeszcze na całym świecie. Przecież każdy kraj ma swoich wykonawców. Ale wyautowanych to nie ma każdy kraj. Na przykład Polska nie ma takiego znanego wyautowanego wykonawcy. No to prawda. To prawda. I to jest następna rzecz, którą chciałem powiedzieć, że niestety no, na tym tle Polska wypada słabo, no ale słabo. Też wierzymy, że to się będzie zmieniać. Tak. Kilka dni temu wyautował się raper I Love Makonnen.
Tak. Wspaniale. Więc kolejny już. Szczególnie jeśli chodzi właśnie o raperów, który rap przez wiele lat, czy nawet dziesięcioleci był właśnie utożsamiany z takim najgorszym typem macho, mizogina, homofoba. Tak. I że to się wewnątrz tego gatunku zmienia, to jest też wspaniale. Dalej w replice wywiad z Jerzym Nasierowskim. Tak. I możemy tutaj z przymrużeniem oka, właściwie bez przymrużenia oka powiedzieć, że to jest najstarszy w Polsce wyautowany gej. Tak, zdecydowanie. I też najstarsza osoba. Mhm. Tak, to jest rzeczywiście imponujące. Jerzy Nasierowski jest w wspaniałej formie. Dzisiaj z nim rozmawiałem. Wciąż gra, po wielu latach wrócił do teatru. Gra teraz w Teatrze Warszawskim Syrena w Dogville, więc dużo się dzieje. Ja myślę, że ten wywiad, który zrobił Piotr Seweryn Rosół, to jest też dobry pretekst, żeby zaprosić Jerzego Nasierowskiego tutaj do naszej audycji. On kiedyś już był, kiedyś był tutaj... Powiedziałeś, że na 80. Tak, kiedy kończył 80 lat, no czyli w tym roku to już będzie 4 lata temu, więc myślę, że od tego czasu, wiem to zresztą, że dużo się u Jerzego Nasierowskiego dzieje. Dzisiaj mi opowiadał, że właśnie wystąpił w teledysku, także będzie o czym rozmawiać. A nie z Dawidem i z Kubą. Nie, w zupełnie innym, ale ciągle jest właśnie aktywny, ciągle jest chętny, gotowy. Zresztą mówi w tym wywiadzie właśnie o tym, jak utrzymywać formę, jak dbać o siebie. Jak się nie dać ciału. Tak, jak on w ogóle postrzega starość. No, może to być dość kontrowersyjne i na pewno nie takie łatwe do zastosowania. Ja to zresztą zawsze mówię, że nie bierze chyba jednak pod uwagę genów po prostu, które dostał świetne i że ta jego forma częściowo z tego wynika, ale on absolutnie uważa, że nie, że to jest wszystko jego zasługa i ćwiczeń, które codziennie wykonuje, ćwiczy umysł, ćwiczy ciało. No, absolutnie niebanalna postać. Niebanalna zupełnie, która powróciła do, albo powiedziałeś o tym, że... Do teatru powróciła, ale tak naprawdę ludzie często nie zdają sobie sprawy, że to nie była aż tak długa przerwa, ponieważ rzeczywiście Jerzy Nasierowski przed tym głośnym procesem grał w teatrze w latach 50-tych, 60-tych, później był w więzieniu, ale to nie jest tak, że on już po wyjściu z więzienia nie grał w teatrze. Grał. On jeszcze później miał epizod, nawet nie taki krótki, kilku sezonów grał w teatrze w Tarnowie, więc on wrócił do teatru mniej więcej po niecałych 20 latach. No Krzysiu, ale 20 lat to jest jednak dużo czasu. Ale tak, ale jeżeli się żyje 80 parę, to już jakby to jest inna perspektywa. Okay. To jeszcze powiedzmy, że Jerzego Nasierowskiego dzisiaj spotkałeś na spotkaniu autorskim innego pisarza. Tak. Czyli naszego tutaj zresztą niestałego bywalca naszej audycji, ale okresowego. Przyjaciela lepiej brzmi niż wcale. Właśnie, Bartosza Żurawieckiego. Bartosz Żurawiecki opublikował właśnie nową powieść pod tytułem Do Lolelaj. Ta powieść dopiero wyszła, dlatego w replice nic o niej jeszcze nie ma, ale jest już jej reklama. Jest tylko reklama, tak. Ale Bartosza Żurawieckiego też obiecujemy zaprosić i porozmawiać o tym. No na pewno, jedna z najbliższych audycji powinna być poświęcona tej powieści, ponieważ jest to powieść całkowicie gejowska i właśnie jak dzisiaj powiedział Bartek, będąca hołdem dla jednego z klubów gejowskich warszawskich, więc to jest, myślę, intrygujące, także dla naszych czytelników, dla naszych słuchaczy i słuchaczek i na pewno będą chcieli się dowiedzieć czegoś więcej. A spotkanie z Bartoszem Żurawieckim prowadziła się Grażyna Torbicka. Tak. A wszystko się odbyło, w knajpie Mito, której właścicielem jest Piotr Seweryn Rosół, który zrobił wywiad z Jerzym Nasierowskim. I my tu prosto wszystko, do Państwa od Bartosza Żurawieckiego. Tak, przyjechaliśmy. To jeszcze powiedzmy o kolejna nasza gwiazda, że tak powiem, czyli Paweł Fijałkowski. Tak. I mamy z nim wywiad w replice. Tak. To jest osoba, która też już od lat publikuje konsekwentnie książki naukowe. Tak. Dotyczące nie tylko homoseksualizmu, prawda? No raczej homoerotyzmu,
Ponieważ Paweł Fijałkowski jest wielbicielem antyku, więc rzeczywiście no, trudno mówić tutaj o... No, po prostu ten odległy świat jest dość skomplikowany i żeby go tutaj na dzisiejsze przetłumaczyć po prostu, no to te kategorie nie są w taki sposób oczywiste, ale rzeczywiście Paweł Fijałkowski w wywiadzie, który zresztą zrobił Bartek Żurawiewski, opowiada o tej swojej fascynacji i o kolejnych książkach, które się układają w taką, jak powiedziałeś, dość konsekwentną całość. Tak, najnowsza książka Androginia, Dionizyjskość, homoerotyzm. To jest książka, która wyszła parę miesięcy temu. Już niestety nam nie starczy czasu, jeszcze bym chętnie wspomniał tylko o wywiadzie z naszym, nie z naszym, z działaczem LGBT z Malezji. Zupełnie egzotyka, prawda, bo nawet jak myślimy o Dalekim Wschodzie, to myślimy o Chinach, o Japonii, względnie o Tajlandii albo Indonezji, o Malezji. A tam też się toczy jakieś życie LGBT. I mieszka tam 31 milionów ludzi, czyli prawie tyle co w Polsce. I można być w Malezji chłopakiem, który się urodził w katolickiej rodzinie, tak jak właśnie mój rozmówca Jerome Coogan. Także no, to nie jest całkowicie muzułmański kraj. Nie, i tutaj do tego wywiadu właśnie zainteresowanych, którzy chcą się czegoś więcej o Malezji dowiedzieć, odsyłamy. Oczywiście nie omówiliśmy całej repliki. Replika ma kilkadziesiąt stron, jeszcze dużo więcej tu jest. Tak, ja jeszcze może zaproszę, chociaż na szczęście będziemy mieli czas jeszcze za dwa tygodnie, na film Moonlight. Nominacje Oscarowe ogłoszono kilka dni temu. Tak. Najwięcej nominacji musical La La Land zdobył. Moim zdaniem zupełnie niesłusznie. Ty jeszcze nie widziałeś filmu. Szczerze mówiąc, nie planuję oglądać. I nie planujesz. A na drugim miejscu, tuż po La La Land, jest film Moonlight. I to jest film z centralnym wątkiem gejowskim, także tak, polecamy. To są jakby te nominacje najbardziej gejowskie. Ja muszę powiedzieć, że trzymam kciuki za Isabelle Huppert i uważam, że jej rola w filmie Elle jest fantastyczna i trzymam kciuki, żeby dostała Oscara jako najlepsza aktorka. No to tu też z tobą się zgadzam, że Elle fantastyczna i Isabelle w Elle również. Jest tam nawet taki mini wątek, który można by zinterpretować jako lesbijski. Jest. Cudowny. A ja jeszcze tylko muszę dodać, że Moonlight to jest, czyli ten 8 nominacji do Oscara, w tym dla filmu roku, reżysera roku i dla aktorów drugoplanowych, to jest historia dorastania czarnego, homoseksualnego nastolatka w biednej dzielnicy w Miami. Tak. No, przejmujący. Ale też trzeba dodać, że w polskich zwiastunach jego homoseksualność jest ukrywana, w ogóle nie jest... Tak? Widziały zwiastun jest... Tak, tego w ogóle nie ma. No, tymczasem tam, no, ona jest centralna. Tak, ale też powiedzmy, że film dostał Złotego Globa jako najlepszy film w kategorii dramat, więc jego szanse na Oscary są też bardzo duże. Kończymy, proszę Państwa. Kończymy. To była audycja, dziękujemy bardzo, to była audycja Lepiej Późno Niż Wcale. Krzysztof Tomasik, Mariusz Kurz. Dobranoc. Dobranoc. Lepiej późno niż wcale. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz na stronie tokfm.pl/audycje. Kiedy inni smacznie śpią, my przeglądamy prasę, komentujemy i rozmawiamy z gośćmi. Pierwsze śniadanie w toku. Od poniedziałku do piątku, od piątej. Do usłyszenia. Przed mikrofonem Łukasz Sobolewski. Spośród 12 osób zatrzymanych w piątek przez CBA w sprawie korupcji w elektrowni Szczecin, 3 na wniosek prokuratury tymczasowo aresztowano na 3 miesiące. Wobec 9 osób zastosowano środki zapobiegawcze, poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Szczecinie Maciej Jóźwiak. Wyjaśnił, że to efekt przyznania się przez 9 podejrzanych do zarzutów i współpracy z prokuraturą. Prokurator po przesłuchaniach tych osób podjął decyzję o zastosowaniu wolnościowych środków zapobiegawczych, dozoru policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego w kwotach od
10 tysięcy do 60 tysięcy złotych. Podstawą była ich postawa procesowa. Osoby te przyznały się do zarzucanego im czynu, złożyły obszerne wyjaśnienia, które znalazły potwierdzenie w dotychczas ustalonym stanie faktycznym oraz dodatkowo wzbogaciły materiał dowodowy. Sprawa jest rozwojowa. Chodzi o sprawę korupcji przy dostawach do pieca zasilanego biomasą w elektrowni Szczecin. Według śledczych zawartość docierających do elektrowni transportów nie była biomasą. Mimo to pracownicy odpowiedzialni za nadzór nad jakością paliwa w zamian za korzyści majątkowe potwierdzali, że ciężarówki były nią wypełnione. Przez to dochodziło do produkcji prądu z paliwa złej jakości. Na gorącym uczynku przyjęcia 50 tysięcy złotych łapówki CBA zatrzymało dyrektora do spraw energii elektrowni. Obecna opozycja pełni wyłącznie funkcję destrukcyjną w tej sytuacji, będąc poza rządem, sam powinienem być opozycją, elementem kontrolno-krytycznym, powiedział w wywiadzie dla Tygodnika do Rzeczy prezes PiS Jarosław Kaczyński. Zdaniem Kaczyńskiego dramat obecnego systemu politycznego w 2017 roku wynika z tego, że nie ma normalnej opozycji. Kaczyński odniósł się także do krytycznych głosów opozycji w sprawie pomysłu PiS o utworzeniu metropolii warszawskiej. Ta krytyka, zwłaszcza formułowana przez Platformę, która dla mówi o potrzebie budowania metropolii, jest dosyć zabawna. Każde nasze działanie, bez względu na to, czy jest słuszne i potrzebne, czy nie, spotyka się z krytyką i zarzutami, że mamy jak najgorsze intencje, dodał Kaczyński. Dopytywany, dlaczego PiS upiera się, by wprowadzić te zmiany już od najbliższych wyborów, tak by kandydować nie mogli ci, którzy dziś sprawują władzę w drugiej kadencji, odpowiedział, ponieważ nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy powstrzymywać się w tej chwili w Polsce w procesie zmian, oczyszczania państwa i reorganizacji, dodał lider Prawa i Sprawiedliwości. Prezydent Andrzej Duda podziękował Marcinowi Gortatowi za zorganizowanie polskiej nocy w NBA. Impreza odbyła się po raz szósty, zakończyła się nad ranem czasu polskiego. Wieczór polskiego dziedzictwa to wydarzenie polonijne organizowane przez polską ambasadę we współpracy z Marcinem Gortatem, który gra w Washington Wizards. Nie to jest przecież najważniejsze, gdzie mieszkamy, dla kogo pracujemy, w jakim języku na co dzień mówimy, mówił Andrzej Duda w specjalnym przesłaniu, które odtworzono w hali w Waszyngtonie. Najważniejsze jest to, co nosimy w sercu. Najważniejsze jest to, że czujemy się Polakami i jesteśmy z tego naprawdę dumni, bo przecież Polska to my. Cieszę się, że o tym pamiętacie. Zawodnikom dziękuję za piękne widowisko i te wyjątkowe emocje, jakich nam dostarczacie za każdym razem, kiedy wychodzicie na parkiet. Serdeczne podziękowania należą się oczywiście panu Marcinowi Gortatowi. Takich właśnie ambasadorów polskości potrzebujemy. Nie tylko w Ameryce, ale na całym świecie. Trzymam kciuki za całą Polonię. Do zobaczenia za rok. W polskiej nocy w NBA uczestniczył prezydencki minister Krzysztof Szczerski. Zaproszono na nią weteranów wojennych i znane osobistości. Publiczność nagrodziła długimi brawami polskich żołnierzy, którzy służyli w Iraku i Afganistanie. Przed meczem Marcin Gortat uhonorował mieszkającego w USA uczestnika Powstania Warszawskiego Juliana Kulskiego. Celem imprezy jest przybliżenie Amerykanom polskiej kultury. Kibice dostawali przy wejściu czapeczki z napisem Polska. W przerwach w grze na parkiet wybiegały polskie cheerleaderki, a na telebimach pojawiały się informacje na temat naszego kraju. Washington Wizards Marcina Gortata w rozegranym meczu pokonali New Orleans Pelicans 105-91. Mieszkańcy małych miast mają problem z dostępem do bezpłatnej rehabilitacji. Na zabiegi czeka się tygodniami albo trzeba dojeżdżać po kilkadziesiąt kilometrów. W najgorszej sytuacji są niepełnosprawne dzieci wymagające regularnych zabiegów. Wtedy ratunkiem mogą stać się lokalne fundacje, jak ta powstająca w Żyrardowie, mówi Monika Gwiaździńska, rehabilitantka ze szkoły specjalnej w Żyrardowie. Jestem jedyną w tym ośrodku rehabilitantką, więc no nie jestem w stanie więcej godzin poświęcić wszystkim dzieciom. Są bardzo potrzebne w mieście takie fundacje, dlatego że zajmują się rehabilitacją dzieci niepełnosprawnych, które wymagają opieki tak naprawdę od momentu urodzenia do końca. Przeciętnego Kowalskiego, który nagle się znajduje w sytuacji, kiedy ma dziecko niepełnosprawne, dziecko ma rok czy dwa lata, nie stać na prywatną rehabilitację. Żeby ci rodzice nie błądzili we mgle, tak jak ja to robiłam, Dorota Białogrzewska, prezes Fundacji Z Miłości do Dziecka. Mając swoje dzieci tak ciężko chore, nie miałam dostępu do lekarzy, do rehabilitacji, tak naprawdę nie wiedziałam, w którą stronę iść. Fundacja zapewnia nie tylko bezpłatną rehabilitację, ale też poradnictwo dla rodziców, warsztaty i grupę wsparcia.
Coraz mniej czasu do rozpoczęcia naboru wniosków po tegoroczne dopłaty bezpośrednie. To unijny mechanizm wsparcia finansowego dla rolników. Co roku po fundusze sięga ponad 1 300 000 osób. Jak co roku po środki będzie trzeba wnioskować do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W stosunku do ubiegłorocznej kampanii pojawi się 6 zmian w systemie płatności do produkcji roślinnej i zwierzęcej. Rolnicy o wszystkim informowani są na bieżąco, mówi Jolanta Dobierz z Departamentu Płatności Bezpośrednich ARiMR. Do rolników od połowy stycznia wysyłane są wnioski spersonalizowane dotyczące roku 2017. We wniosku tym rolnik może się ubiegać o płatności obszarowe, wszystkie, które realizuje agencja, a więc są to płatności bezpośrednie, płatności ONW, płatność rolno-środowiskowa, rolno-środowiskowo-klimatyczna i ekologiczna, a także płatności zalesieniowe. Zmianom nie ulegną natomiast najważniejsze terminy i zasady związane z ubieganiem się o dopłaty, dodaje Jolanta Dobierz. Podstawowy termin składania wniosków rozpoczyna się z dniem 15 marca, a upływa w dniu 15 maja. Na chwilę obecną nie jest planowane przedłużenie składania wniosków. Ostateczny termin upływa w dniu 10 czerwca, ale wtedy rolnik się musi liczyć z faktem, że za każdy dzień roboczy opóźnienia będzie miał pomniejszoną płatność o 1%. Równolegle do czerwca wypłacane będą środki w ramach dopłat za rok 2016. Prognoza pogody. W nocy na zachodzie, południu i w centrum miejscami słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem, przechodzące w opady śniegu. Na pozostałym obszarze kraju miejscami słabe opady śniegu. Temperatura minimalna od minus 8 na północnym wschodzie, około minus 4 w centrum, do minus 1 zera na zachodzie i południu. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 7,5 minuty po 22, ja mówiłem, że zimno i zostać w domu proponuję. Polskie Radio 24, niedzielne wieczorne spotkanie. Już teraz u nas Krzysztof Losz i felieton. Polskie Radio 24, felieton. Jednym z najbardziej gorących politycznych tematów ostatnich dni okazał się projekt ustawy autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości na temat utworzenia metropolii warszawskiej. Temat wydawałoby się niepolityczny, ale jednak takim się stał. Co ciekawe, gorąco o tym dyskutowali nie tylko mieszkańcy projektowanej przyszłej metropolii, ale także ludzie z innych regionów, nawet z końca Polski. I nie ma się czemu dziwić, w końcu to, co się dzieje w stolicy, obchodzi zapewne większość Polaków, bo Warszawa to taka polityczna Polska w pigułce. Choć najbardziej temat emocjonuje polityków, a nie mieszkańców. Przypomnę w skrócie, o co chodzi. Otóż w myśl przedłożenia PiSu Warszawa i 32 sąsiednie gminy i miasta stałyby się jakby jednym organizmem, mającym wspólnego prezydenta, radę. Ale jednocześnie każda gmina zachowa swoją odrębność, samorządowe władze, budżety itd. I choć dyskusja o metropolii teoretycznie powinna być w takich warunkach jak najbardziej merytoryczna, to nie powinniśmy mieć złudzeń, że emocje polityczne wezmą tu górę. Zresztą już to widać. PiS broni projektu. Posłowie tej partii przekonują, że ich propozycja jest merytoryczna, że w zasadzie jest to potwierdzenie stanu faktycznego, bo metropolia warszawska w praktyce już istnieje i to od wielu lat. I że ludność Warszawy i pozostałych miejscowości tylko na tym zyska, że stan faktyczny zostanie unormowany prawnie. Mają oni bowiem więcej wspólnego niż rozbieżnych interesów. Są ze sobą powiązani gospodarczo, społecznie i w wielu innych wymiarach. Opozycja widzi w tym jednak knucie PiS przeciwko samorządom. Padają najcięższe zarzuty o zamiar brutalnego przejęcia władzy w stolicy, wbrew woli samych warszawiaków, którzy podobno nie chcą prezydenta z Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast podwarszawska prowincja, która bardziej popiera obóz rządowy, może przeważyć wynik głosowania. I pewnie temperatura tego politycznego sporu będzie rosła z tygodnia na tydzień. Możemy bowiem przy okazji coś zyskać. Możemy, mam tu na myśli polityków. Temat metropolii jest bardzo wygodny dla Platformy Obywatelskiej, gdyż ta kwestia może być katalizatorem sporów między warszawiakami a prowincją. Niektórzy mieszkańcy stolicy boją się tego, że małe miasta i gminy będą wysysać budżet stolicy, a ci drudzy boją się z kolei, że Warszawa ich zdominuje. I te emocje PO może podsycać, podobnie jak rzekome zagrożenie zamachem na samorządy ze strony PiSu. W ten sposób nie tylko mobilizuje swoich wyborców, ale także odsuwa nieco w cień temat afery związanej z bezprawnym przejmowaniem nieruchomości w stolicy. Tutaj głównym oskarżonym jest Platforma, więc Grzegorzowi Schetynie, nie mniej niż prezydent Warszawy Hannie Gronkiewicz-Waltz, zależy na jak największym wyciszeniu hałasu wokół tzw. reprywatyzacji, która w wielu przypadkach okazała się zwykłym złodziejstwem. Temat metropolii bardzo dobrze się do tego nadaje i nic dziwnego, że pani prezydent, która wcześniej raczej niespecjalnie ujawniała się w mediach, teraz pozwoliła sobie na ostrą krytykę projektu ustawy metropolitarnej, grzmiąc oczywiście o zamachu na samorząd.
nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia to, że Platforma czy wielu działaczy obecnej partii Nowoczesna od lat domagało się ustanowienia metropolii warszawskiej i nie tylko warszawskiej. Ale to było kiedyś, teraz sytuacja polityczna się zmieniła, więc i przekaz trzeba zmienić. PiS zaś wcześniej z kolei krytykowało koncepcję rozwoju kraju przez rozwój metropolii, którą forsowała koalicja PO-PSL. PiS stawiał na rozwój zrównoważony, ale to nie przeszkadza mu teraz w ogłoszeniu konieczności utworzenia metropolii warszawskiej. Można od tego wszystkiego dostać mętliku w głowie i wiele osób czuje się bardzo zdezorientowanych. Tym niemniej problem funkcjonowania samorządowej Warszawy z przyległościami rzeczywiście istnieje. Powiązania między stolicą i okolicznymi gminami są bardzo mocne, ale tak samo nie brakuje konfliktów, rozbieżnych interesów. Najbardziej widać przy dyskusjach na temat finansowania komunikacji miejskiej czy rozliczaniu subwencji oświatowej za dzieci, które mieszkają pod Warszawą, a uczą się w mieście. Jakoś więc te sprawy trzeba uregulować, a skoro samorządy nie są w stanie dobrowolnie się porozumieć, to ma to załatwić metropolia. Tylko czy wiara w moc przepisów i urzędniczej woli nie jest zbyt duża? Szkoda, że tej koncepcji nie da się sprawdzić w warunkach laboratoryjnych, aby nie narażać ludzi na kolejny eksperyment na żywym organizmie. Chociaż słyszałem i takie opinie warszawskich stoików, że stolica przeżywała już tyle różnych zmian ustroju samorządowego, że i metropolia jej nie straszna. A poza tym Warszawa metropolią i tak już jest i najwyżej jej granice zostaną trochę przesunięte w każdą stronę. Ich zdaniem przynajmniej obszarowo metropolia warszawska dogoni paryską albo londyńską. Może jest to dobry początek lepszych zmian. To był felieton Krzysztofa Losza z naszego dziennika. Na zegarze już 12 minut po 22. Polskie Radio 24. Kultura nie całkiem osobista. Magda Mikołajczuk. Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj w drugiej części magazynu Kultura nie całkiem osobista zajrzymy do archiwum Polskiego Radia, skąd przypomnę Państwu wiersze cygańskiej poetki Papuszy w 30. rocznicę jej śmierci. A później kolejna rozmowa z cyklu Co też kobiety sobie wzięły z męskiej szafy. Dzisiaj powiemy o tym, co przy twarzy, czyli o muszkach, o krawatach i o kapeluszach. Ale to za czas jakiś, a zaczynamy od tanga. No bo karnawał, tańczymy, niektórzy może nawet właśnie tańczą tango. Niedługo na ekrany polskich kin wchodzi film Ostatnie tango. Nie mylić z Ostatnim tangiem w Paryżu. Ostatnie tango to jest muzyczny dokument na temat tanga. A dzisiaj powiemy o książkach, w których tango jest albo głównym tematem, albo tłem, ale bardzo istotnym. Do tej rozmowy zaprosiłam specjalistów od tanga, nauczycieli tanga, tancerzy tanga, twórców szkoły Tangolada, Paulinę Policzkiewicz-Woźniak. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Jana Woźniaka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Taką nowością, jeśli chodzi o powieści, gdzie tango gra dużą rolę, jest książka Bogowie tanga Karoliny de Robertis. Jest rok 1913. Leda, 17-letnia Włoszka, przypływa do Buenos Aires, do męża, którego poślubiła per procura. Okazuje się jednak, że mąż nie żyje, a Leda musi zacząć sobie radzić sama albo wracać do Włoch, ale tego nie chce, bo zawsze marzyła o wolności, a czuje, że tę wolność może jej dać właśnie Buenos Aires, pełne imigrantów z całego świata. W odnalezieniu siebie w nowym miejscu pomogą Ledzie skrzypce, które przywiozła z Włoch, które dostała od ojca. Chce grać tango, ale ponieważ nie może tego robić jako kobieta, przypomnijmy, jest rok 1913, początki tanga, postanawia udawać mężczyznę. Obcina włosy, bandażuje piersi, zakłada ubranie swojego zmarłego męża i staje się Dantem, skrzypkiem, który dołącza do zespołu grającego najpierw w spelunkach, a potem w eleganckich lokalach. Zmiana Ledy w Dantego nie jest tylko sposobem na wejście w świat tanga, ale wiąże się także z jej skomplikowaną, niejednoznaczną tożsamością seksualną, którą stopniowo sobie uświadamia, najpierw z przerażeniem, a potem z pewną dozą akceptacji. No i pytanie do specjalistów. Jak według Was, czy prawdziwie zostało w tej książce przedstawione tango? Pomijając taką warstwę może poetycką, która jest tutaj bardzo nasilona, to ucieszyłam się, że właśnie w tej książce jest zawarta doza historii. Coś, o czym niektórzy nie wiedzieli, albo o którym wspominaliśmy tylko czasem podczas wykładów. W jakich warunkach tango powstawało. I tutaj rzeczywiście te opisy są i one mogą być bardzo ciekawe, żeby
dobudować sobie tą część, której nam brakowało do tej pory i tylko zasłyszeliśmy pewne jakieś informacje o tym, że tango było w biednych dzielnicach, że był to taniec mężczyzn na początku, bo było niewiele kobiet. Tutaj rzeczywiście możemy sobie poszerzyć taki pejzaż. Wykłady też często przygotowywaliśmy i Janek tutaj się specjalizuje w prowadzeniu takich wykładów, które zawsze mówiły właśnie o tym, czego ta książka dotyczy, czyli w jakich warunkach powstawało tango, jaką mieszanką było. Natomiast właśnie czym innym jest wykład, który według mnie zawsze te wykłady były niesamowicie interesujące. Natomiast tutaj rzeczywiście może nam się to wszystko połączyć. Tango w takiej pierwotnej wersji było bardzo prostym tańcem. I cała jego szokująca nowość to było to, że tancerze tańczą objęci blisko. To w tamtych czasach to był obyczajowy przełom i dlatego się tak od razu kojarzyło właśnie z domami publicznymi, że to jest, co to w ogóle za prowadzenie się tak się przytulać. Coś lubieżnego. Tak, że to jest na pewno musi być strasznie lubieżne i założy się, że nawet dzisiaj nie każdemu łatwo będzie podejść i się objąć z drugą osobą. Zwłaszcza jeśli jej nie zna dobrze, prawda? Tak jest, żeby tańczyć, ale jak się w ten świat wejdzie, to się okazuje, że tam jest coś więcej, że to wcale nie chodzi o obejmowanie się dla samego obejmowania się, ale to jest jakby, to objęcie jest jakby domknięciem się takiej wspólnej harmonii, która powstaje w muzyce i we wspólnym słuchaniu muzyki i wspólnym tańczeniu ze sobą i z tłumem osób dookoła. To ja może przeczytam taki fragment. W mieście takim jak Buenos Aires muzyka była wszystkim. Pulsowała i rozbrzmiewała na każdym rogu. W tamtych czasach nie trzeba było iść do baru. Mężczyźni wylegali na ulicę, siadali na chodnikach i grali. Nocą muzyka zagłuszała dźwięk kroków na kocich łbach. Człowiek musiał być czujny, mieć przy sobie nóż i oczy dookoła głowy. Ale cóż to była za muzyka? Pajadas, śpiewane przez duety wieśniaków, którym nieobce było życie gauczów, konie, lassa i pylista ziemia, pojedynkujących się na piosenki i dowcipy, wymachujących gitarami i wymyślających kolejne wersy ku uciesze pijanej publiczności. Habaneras, odgrywane przez kubańskich imigrantów, którzy tłoczyli się w burdelach i wystukiwali gorące rytmy, na czym tylko się dało. Milongas, szybkie, radosne piosenki, do których tancerzy ciągnęli jak muchy do miodu, i candombe, rytmy czarnoskórych ludzi, których przodkowie przybyli w kajdanach z Afryki, by ostatecznie zamieszkać wśród imigrantów. A jakie twoje wrażenia są z tej książki? Przesłania, które mamy z tamtego okresu bardzo wczesnego dla tanga, nie są jednoznaczne, nie wszystko jest pewne. Znaczy, wydaje mi się, że autorka przede wszystkim jest przygotowana, dobrze udaje się lawirować w tym, żeby napisać w miarę bogato to tło, mimo tego, że w tych latach tango nie było takie bogate jeszcze i nie przechodziło jeszcze takiej ewolucji, którą ona tam opisuje. Czyli ona, mam wrażenie, trochę przyspieszyła te zmiany tangowe, w ciągu kilku lat ścieśniła to, co się działo w ciągu lat kilkunastu. Albo nawet więcej. Znaczy, z punktu widzenia kogoś, kto się zajmuje właśnie toku historii tanga, no to pewne są tu nieścisłości, ale wydaje mi się, że jakby pod tym kątem w ogóle książka jest napisana bardzo dobrze i świetnie jest pokazane właśnie życie w tych conventillos, w których ludzie się po prostu tłoczyli wszyscy na jednych podwórkach, każda rodzina w jednym pokoju. To było ciężkie życie i bardzo pokazuje jakby podstawę, na której leży tango. Conventillos. Wzięła się ta nazwa od pokojów, które były tak małe, że przyjęły cele dla mnichów i stąd się wzięła jak konwenty, tak? Conventillos. Tak. Stąd się wzięła nazwa tych po prostu tak małe zatłoczonych klitki, i zatłoczonych że się bardzo można było poczuć jak mnich w celi w tych pokoikach, które były dostępne. Bardzo są piękne zdjęcia, można znaleźć w internecie na przykład tego hotelu dla imigrantów, w których jest wspomniany, że można było na 5 pierwszych dni trafić ze statku prosto z oceanu, tak, do tego hotelu. Tak, jeśli się nie miało żadnych bliskich w Buenos Aires, którzy by cię odebrali. Tak jest, jak się zobaczy na zdjęciach, to było gigantyczne przedsiębiorstwo. Olbrzymi budynek, niesamowite jakieś stołówki i tam przybywały masy tych imigrantów. Jeśli chodzi o to tło muzyczne, tango powstało wtedy, znaczy powstało pierwsze tango, zostało napisane oficjalnie, można powiedzieć, w 1895 roku. Pierwszy temat, który był nazwany tango, więc trudno w książce w tak krótkich rozdziałach ująć całą tą historię, ale jest to ciekawe, że to była muzyka, którą oni chcieli stworzyć jako swoją nową, własną muzykę. Zresztą postać tego Santiago, wymienianego tutaj dyrektora orkiestry, bardzo dobrze to obrazuje. Właśnie oni chcieli stworzyć coś swojego, nie chcieli kopiować tego, co już było. W tych latach, jak posłuchamy,
tanga z tych lat, o których mówimy w tej książce, to wszystkie miały rytm habanery i miały bardzo dużo ozdobników włoskich, hiszpańskich i tango powoli się pozbywa tych naleciałości w latach 20. I staje się tangiem, tym, o którym mówimy później. Złota era to są jeszcze późniejsze lata 30., lata 40. No i kilka rzeczy, to jest bardzo fajnie w tej książce podanych na temat tej historii. Historia tej głównej bohaterki, która w pewnym momencie, żeby zacząć grać tango na skrzypcach, przebiera się za mężczyznę, to jest też historia emancypacji kobiet poprzez tango. W pewnym momencie też pojawia się w tej książce śpiewaczka tanga, Roza, która występuje w męskich ciuchach, ale absolutnie nie w celu ukrycia się. Ona eksponuje swoją kobiecość poprzez męski strój i poprzez pieśni z męskimi tekstami. I ta mieszanka jest o tyle skandaliczna, co sensacyjna. I ta śpiewaczka wywołuje ogromne poruszenie w Buenos Aires i to jest właśnie też jakaś nowość w tangu, a jednocześnie historia tego, jak kobiety w tym tangu się próbowały odnaleźć. Rozumiem, że jako znawcy tanga nie mówicie nie książce Bogowie tanga Karoliny de Robertis. A czy czytaliście książkę Arturo Pérez Reverte, Mężczyzna, który tańczył tango? Tak, czytaliśmy. I tutaj, chociaż lubię tego autora, to właśnie mam zastrzeżenie, że jest to historia pokazana w sposób przerysowany, charaktery pisane są grubą kreską, to tango jest jak z folderów dla turystów. Dokładnie tak, prawda? Zgadzam się z tym i jakby nic więcej nie mogłabym tutaj dodać, ponieważ ja tą książkę przeczytałam i jakby od razu odłożyłam ją, ponieważ wiele rzeczy mi tam nie pasowało. Tak, tak, przeszkadzało mi. I mimo, że zawsze jest to coś bardzo pozytywnego, jeżeli w literaturze pojawia się temat tanga, to w tej chwili już mamy o tyle bardziej poszerzoną wiedzę, że rzeczywiście możemy te książki zacząć oceniać, która z nich jest lepsza, a która gorsza. Właśnie, ja tylko powiem dla początku, o co chodzi w powieści Mężczyzna, który tańczył tango, Artura Pérez Reverte. Rok 1928, czyli te kilkanaście lat później w stosunku do historii opisanych w książce Bogowie tanga, znany kompozytor Armando de Troyes wyjeżdża, zresztą postać autentyczna, wyjeżdża wraz z żoną do Buenos Aires, żeby skomponować tango. Założył się z Maurice'em Ravelem, że skoro on mógł stworzyć słynne bolero, to Armando w równie spektakularny sposób poradzi sobie z tangiem. Na pokładzie transatlantyku spotykają Maxa Fordancera o nienagannych manierach, który wprowadza ich w świat tanga już w Buenos Aires, tego tanga pierwotnego, brutalnego, z ciemnych dzielnic miasta. Max jednocześnie wikła się w romans z piękną żoną kompozytora. I istotny jest tu fakt, że kobieta świetnie zna i czuje ten taniec. Skoro mówimy o książkach, które dotykają tanga, to często pojawia się, czy też w filmach także, taka scena, że jest partner, który dobrze tańczy tango, umie prowadzić, zaprasza do tańca kobietę, która nigdy wcześniej tanga nie tańczyła i płyną. Po prostu udaje się o to od pierwszego kroku. To można zaobserwować na przykład, pamiętają zapewne Państwo scenę z filmu Zapach kobiety, kiedy Al Pacino, grający zresztą niewidomego człowieka, zaprasza przypadkowo spotkaną w restauracji dziewczynę i tańczą. I w książkach o tangu też znalazłam wiele takich sytuacji. Bardzo proszę o odpowiedź Was, specjalistów. Czy to jest w ogóle możliwe? Ja tak zaczęłam tańczyć. Ale Ty wcześniej tańczyłaś różne inne tańce. Inne różne tańczyłam, prawda? Natomiast tam chęć, aby zatańczyć tango, pewien rodzaj determinacji i absolutnego olśnienia i zachwytu pozwolił mi wyjść i zatańczyć. Czyli byłaś na haju takim tangowym, tak? I się udało. Wystarczyło wtedy akurat, że poszłam na milongę i ja byłam wewnętrznie tak przekonana, że umiem tańczyć, że tańczyłam. Później zastanawiałam się, jak to było możliwe, aha, bo dzisiaj nie wiem. Janek, ty jako prowadzący, jest, to jest możliwe? Rzecz, jeszcze tylko mało dygresji na temat Al Pacino. W ten sposób, jaki on prowadzi, to każdy by rzeczywiście zatańczył to, co on tam
tą partnerką. Ale nie przecież jest niewidomym człowiekiem. Dobrze. Wiele osób od tego filmu zaczyna tańczyć. Absolutnie. Ja po raz pierwszy obejrzałam ten film, to tę scenę później odtwarzałam sobie jakieś 20 razy z rzędu. Naprawdę. Ponieważ jest to ujmujące. Sam klimat tej sceny jest taki, że no, absolutnie porywa rzeczywiście i nie pozwala zapomnieć o sobie. Analizowanie jego kroków jest niepotrzebne. Jest nie na miejscu, to, drogi Janku. Można to wyciąć. Dobrze. Więc, odpowiadając na twoje pytanie. Masz partnerkę, która nigdy nie tańczyła tanga i tańczycie? Jeśli się nie boi, to tańczymy od razu. Jakie powieści warto waszym zdaniem polecić, w których tango gra jakąś znaczącą rolę? Myślę, że dużo bardziej niż te dwie wymienione książki. Podobała mi się książka o tytule, który mógłby być trochę inny. Tytuł książki brzmi Tango w Buenos Aires. Że to za banalnie? Także raczej tak. Coś można było jeszcze chwilę spędzić nad zastanowieniem się nad tytułem. Jest to książka Tomasa Martineza. Sytuacja wyjściowa jest taka, że student przyjeżdża do Buenos Aires, aby iść śladami Borgesa i napisać pracę o nim. Natomiast przy okazji odnajduje coś jeszcze, trafia na historię śpiewaka Julio Martela. Razem z bohaterem mamy możliwość zagubienia się w Buenos Aires. Właściwie to włóczymy się tymi ulicami. A to się dzieje w jakich latach ta historia? Wydaje mi się, że na początku 2001 roku. Czyli świeży, tak, świeża tak, rzecz, tak, rozumiem, się wydaje. Współczesna jak najbardziej. Można się zagubić i w Buenos Aires, ale z przyjemnością. I właśnie w tej historii tutaj głównie jest ta warstwa śpiewana może wyszczególniona niż tańczona, więc bardziej traktuję o śpiewie samym niż o tańcu, ale jest książką wartą przeczytania na pewno. Bardzo często trafiamy, idąc tymi śladami literackimi, trafiamy na Borgesa. Który zresztą sam nie tańczył podobno tanga. Tak, który się tangiem fascynował i te ślady tanga można w jego literaturze z powodzeniem odnaleźć. Natomiast bardzo ciekawa rzecz jest być może do przełożenia na język polski, ponieważ Borges zorganizował coś w rodzaju konferencji na temat tanga i zostały wydrukowane 4 wykłady o tangu, właśnie to jest tytuł tej pozycji. I ciekawa historia jest taka, że to się stało, miało miejsce w 1965 roku, natomiast te wykłady o tangu zaginęły, zostały odnalezione dopiero w 2002 roku. Czyli wykłady Borgesa o tangu nie zostały jeszcze przetłumaczone na polski, tak? Tak, to jest wezwanie do przetłumaczenia. Apelujemy propozycja. Do tłumaczy, tak, tak. O tańcu można powiedzieć dużo. Nie jest napisane dużo na ten temat, bo myślę, że wejście takie wprowadzi nas w jakiś tak poetycki język i jakąś taką kliszę, że jest to bardzo trudne do powiedzenia. No bo właśnie tego się zawsze obawiam, tak, że kiedy zaczniemy mówić o tangu, będzie to wymagało takich słów wzniosłych, egzaltowanych, może zbyt poetyckich, że my byśmy chyba polecali spróbować zatańczyć. I bez do tego słów. Się nasza rozmowa sprowadza. Proszę Państwa, nie czytać, tylko tańczyć. W grupie naszych tańczących są też takie osoby, które postanowiły napisać książkę o tangu. Mogę tu wymienić Krzysztofa Mazurka, Annę Kossak, więc są osoby, które potrzebują jednak wyrazić to poprzez historię pisaną i to jest też bardzo ciekawe. Jeszcze na koniec chciałam Państwu polecić książkę, której specjaliści od tanga moi goście nie czytali, a ja czytałam. To jest książka 12 minut miłości, opowieść o tangu. Tytuł żenujący moim zdaniem, bo przywodzi na myśl klimaty harlekinowe, ale trudno. Autorką jest Kapka Kasabowa, Bułgarka, poetka, pisarka, która napisała coś w rodzaju reportażu o własnej fascynacji tangiem, o początkach, które zresztą w jej przypadku zdarzyły się w Nowej Zelandii, bo ona jako nastolatka razem z rodziną wyemigrowała do Nowej Zelandii z Bułgarii i później tańczy to tango i w Buenos Aires, w Berlinie, w Nowym Jorku, w różnych miejscach. Wplata też historię tanga, poszczególnych figur. To jest właśnie taka dosyć autentyczna opowieść o kimś, kto
w pierwszym momencie tanga nie rozumiał i niespecjalnie siebie widział w tym świecie, a później wpadł po uszy trochę na zasadzie jakiegoś szaleństwa, bo to tak bywa czasami z tangiem. Bardzo dziękuję Państwa i moimi gośćmi w magazynie Kultura nie całkiem osobista. Byli Paulina Policzkiewicz-Woźniak. Dziękuję. I Jan Woźniak. Dziękuję. Nauczyciele tanga, tancerze tanga. Za parę minut ciąg dalszy magazynu. Informacje dnia w skrócie. Na zegarach 22:30 przed mikrofonem Łukasz Sobolewski. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński spotkał się z premierem Słowacji Robertem Fico. Do spotkania, które miało charakter nieoficjalny, doszło w Starym Smokowcu w słowackich Tatrach. W rozmowie uczestniczył też wicemarszałek Sejmu z PiS Ryszard Terlecki, który powiedział TVP Info, że w jego trakcie omówiono najważniejsze sprawy dotyczące obu państw. To było spotkanie z premierem Fico. Brał też udział minister spraw zagranicznych Słowacji, a z naszej strony prezes Jarosław Kaczyński, Joachim Brudziński i ja. No i omawialiśmy najważniejsze sprawy, jakie dotyczą naszych państw. We wtorek Jarosław Kaczyński ma się spotkać w Warszawie z kanclerz Niemiec Angelą Merkel, która przybędzie z wizytą do Polski. W agendzie jest także spotkanie Merkel z premier Beatą Szydło. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla 10 województw. Ma to związek z oblodzeniami, które w tych rejonach mogą utrudnić życie kierowcom. Policja apeluje o rozważną jazdę i dostosowanie prędkości do warunków drogowych. Bożena Falkowska. Ostrzeżenie pierwszego stopnia o marznących opadach dotyczy województw lubelskiego, świętokrzyskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i łódzkiego. Oblodzenie dróg zagraża województwom małopolskiemu, opolskiemu i dolnośląskiemu. Natomiast dla województwa śląskiego oraz Beskidu Niskiego i Bieszczad IMGW prognozuje zarówno marznące opady, jak i oblodzenie dróg. Wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia dla tego regionu. Na drogach i autostradach ślisko, czego skutkiem są poważne wypadki. W Karambolu na autostradzie A2 zginęły dwie osoby. W Karambolu na obwodnicy Lublina uczestniczyło 8 samochodów osobowych, tu nikt nie ucierpiał. Na ulicę miast wyjeżdżają piaskarki, w Warszawie pracuje ich 164. W takich warunkach niezbędna jest szczególna ostrożność. Bożena Falkowska, Polskie Radio. Amerykański sąd apelacyjny odrzucił wniosek Departamentu Sprawiedliwości o natychmiastowe przywrócenie dekretu prezydenta Donalda Trumpa unieważniającego wizy dla obcokrajowców z 7 głównie muzułmańskich krajów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Sędzia federalny James Robert wydał w piątek orzeczenie o czasowym zawieszeniu dekretu Donalda Trumpa wstrzymującego na 120 dni program przyjmowania uchodźców oraz na 90 dni wszelką imigrację z Iranu, Iraku, Libii, Somalii, Sudanu, Syrii i Jemenu. Rząd Stanów Zjednoczonych podporządkował się tej decyzji. 60 tysięcy wiz odebranych obcokrajowcom zostało przywróconych, a służby graniczne dostały polecenie stosowania wcześniej obowiązujących procedur. Jednocześnie Departament Sprawiedliwości złożył apelację oraz wniosek o natychmiastowe zawieszenie decyzji sędziego Roberta, argumentując, że dekret prezydenta Trumpa jest zgodny z konstytucją i że został wydany ze względu na bezpieczeństwo narodowe. Sąd apelacyjny w San Francisco odrzucił wniosek Departamentu Sprawiedliwości o natychmiastowe przywrócenie dekretu i poprosił obie strony o przedstawienie na piśmie pełnej argumentacji prawnej. Na złożenie tych dokumentów dał czas do poniedziałku, co oznacza, że przynajmniej do tego czasu dekret Donalda Trumpa nie będzie obowiązywać. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Polskie Radio 24. Kultura nie całkiem osobista. Magda Mikołajczuk. Rozmowy o historii mody z dr Moniką Małkowską to prawie stały punkt w magazynie Kultura nie całkiem osobista i dzisiaj też się pojawi za kilka minut. I dzisiaj to będzie kolejne spojrzenie do męskiej szafy po to, żeby zobaczyć, jak wiele rzeczy pożyczyły sobie z niej kobiety. Tym razem powiemy o babskich wersjach krawatów, muszek i męskich kapeluszy. A teraz przez parę minut zanurzmy się w poezję papuszy. 8 lutego minie 30 lat od śmierci tej cygańskiej poetki, która naprawdę nazywała się Bronisława Weiss, a została odkryta i tłumaczona przez Jerzego Ficowskiego. Urodziła się, dokładnie nie wiadomo, w roku 1908 lub 1910. Pisać i czytać nauczyła się sama, nigdy nie chodziła do szkoły. Jako 16-latka została wydana za mąż. Jerzy Ficowski dołączył do taboru męża papuszy w roku 1949, kiedy ukrywał się przed bezpieką. Po paru latach wydał książkę Cyganie polscy, w której opisał ich zwyczaje, prawa i wierzenia. I w związku z tym papusze spotkało potępienie ze strony współbraci, którzy oskarżyli ją o zdradę
i złamanie respektowanej od lat zasady, że obcym nie mówi się niczego o romskich tradycjach i zwyczajach. Oskarżano ją, że to właśnie ona przekazała wszystkie informacje na temat cyganów Jerzemu Ficowskiemu. Potępiona papusza zapadła na chorobę psychiczną. W archiwum Polskiego Radia mamy nagranie z 1991 roku, nagranie wierszy papuszy w interpretacji Agnieszki Pilaszewskiej. A ten pierwszy utwór uważany jest za najlepszy z 40, które napisała. Cenił go szczególnie Julian Tuwim. Pieśń cygańska z papuszy głowy ułożona. W lesie wyrosłam jak złoty krzak, w cygańskim namiocie zrodzona, do borowika podobna. Jak własne serce kocham ogień. Wiatry wielkie i małe wykołysały cyganeczkę i w świat pognały ją daleko. Deszcze łzy mi obmywały, słońce mój, ojciec cygański złoty, ogrzewało mnie i pięknie opaliło mi serce. Z modrego zdroju nie czerpałam sił, tylko przemyłam oczy. Niedźwiedź po lasach się włóczy jak srebrny księżyc, wilk boi się ognia. Nie ugryzie cyganów. Cyganeczka daleko wędruje po lesie, rży cygański koń, budzi obcych, raduje cygańskie serce. Wiewiórka na cygańskiej budzie orzechy gryzie. A jak pięknie żyć, słyszeć to wszystko. Oj, jak pięknie widzieć to wszystko. O, jak pięknie czarne jagody zbierać jak cygańskie łzy. O, jak pięknie żyć na Wielkanoc, słuchać pieśni ptaków. O, jak pięknie przy namiocie śpiewa sobie dziewczyna. Płonie wielkie ognisko.